Ekspert alarmuje, że algorytmy zaczęły kontrolować ludzkość. Czy postęp technologiczny może być dla nas zagrożeniem? Być może brzmi to absurdalnie, przynajmniej na pierwszy rzut oka, ale jeden z naukowców zasugerował, że roboty powoli i skutecznie przejmują kontrolę nad naszym światem. Najbardziej popularne wyobrażenie potencjalnego konfliktu ludzi z maszynami przedstawia wybuch wojny. W fantastyce naukowej bardzo często spotykamy się z robotami, które pewnego dnia zyskują świadomość i uznają człowieka za zagrożenie dla swego istnienia. Wielu ekspertów wychodzi z założenia, że roboty pewnego dnia faktycznie mogą się zbuntować przeciwko ludzkości. Jednak Dionysios Demetis z Uniwersytetu w Halle przedstawił nieco inne podejście do tego problemu, które w obecnej sytuacji jest bardziej trafne. Naukowiec doszedł do wniosku, że role technologii informacyjnej i ludzi odwróciły się. W przeszłości człowiek korzystał z technologii jak z narzędzia, lecz dziś można zaobserwować, że technologia zaczęła nas wykorzystywać, a nawet kontrolować. Demetis wskazuje, że maszyny coraz częściej podejmują decyzje za nas, a my stopniowo ograniczamy nasze własne umiejętności podejmowania decyzji. Można powiedzieć, że ludzie dobrowolnie oddają się w ręce technologii i godzą się na to, aby maszyny decydowały i wykonywały za nas różne czynności, a nawet kształtowały nasze umysły. Algorytmy stały się obecne praktycznie w każdej sferze naszego życia, w pracy, marketingu, analityce, systemach zbrojeniowych, a nawet w życiu codziennym. Sztuczna inteligencja powstała po to, aby ułatwić nasze życie, lecz im częściej pozwalamy maszynom decydować za nas, tym bardziej stajemy się zbędni. Dionysios Demetis twierdzi, że ostatecznie technologia może przejąć pełną kontrolę nad ludzkością. Jednak wielu ludzi nawet nie zdaje sobie z tego sprawy.